Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków amen Ostatnio zmagaliśmy się w cudzysłowie z tematem Trójcy świętej, z tajemnicą Trójcy Świętej. Dziś będzie temat troszkę, wydaje mi się, trochę łatwiejszy, ale równie ciekawy jak ten ostatni. A zgłębiać ten temat będziemy oczywiście z księdzem Maciejem Czaplińskim, który naprzeciw mnie szczęść Boże. Szczęść boże, witam serdecznie. I z tej strony Sławomir świkliński, również szczęść boże. Pamiętam kiedyś taką sytuację. Tankowałem samochód na stacji benzynowej. I obok na stanowisku stał również drugi samochód, i na tym samochodzie był taki napis, dla mnie wtedy jeszcze niezrozumiały: Divina Prowidencja, czyli Boża opatrzność. I dzisiaj właśnie o Bożej opatrzności będziemy mówili. Zacznijmy od tego, jak mówi katechizm: Bóg stworzył świat, stworzył człowieka, no ale doskonale o tym wiemy, że nikt z nas nie jest idealny i do tej doskonałości dążymy, wedle słów, które Pan Bóg do nas skierował, czyli świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I Bóg prowadzi swoje dzieło do doskonałości i prowadzi je właśnie przez to, Popularne określenie przez swoją opatrzność. Zacznijmy może od takiego wyjaśnienia, czym w ogóle jest Boża opatrzność, bo odnoszę takie wrażenie, że czasami można wpaść w pułapkę jakiegoś przeznaczenia, jakiegoś fatum, które gdzieś tam nas prowadzi, co ma się wydarzyć, to się wydarzy. Masz rację, masz rację, często tak wchodzimy w taki schemat myślenia, albo nawet w naszej. W naszej sposobie modlenia się, takiego myślenia o predestynacji, czyli o tym, co, że wszystko jest nam przeznaczone, że, że tutaj y, trzeba tylko odkryć i przyjąć to, co Pan Bóg nam dał. Tak jakbyśmy byli bezwolni w tym. Tak, no, tak się myśli także czasem o swoim powołaniu, że powołanie polega na tym, żebym tylko odkrył, co Pan Bóg chce i po prostu temu się poddał. Po pierwsze, no właśnie, jeżeli myślimy o, o tym, co trochę powiedziałeś, że Bóg stworzył nas, a mógł nas stworzyć doskonałymi. Mógł świat od razu stworzyć doskonałym, ale właśnie na tym polega, myślę, wielka miłość Boga, że On tak bardzo nas umiłował, że chciał, żebyśmy też wzięli udział w tym akcie stworzenia samych siebie, żebyśmy też nie byli w tym bezwolni, ale też żebyśmy mogli siebie kształtować, czyli stworzył nas w pewnej potencji, możliwościach, które mamy w sobie rozwinąć. Jednocześnie pozostaje tym, który czuwa nad nami, jak dobry ojciec. I to ta wolna wola, którą nam daje, możliwość decydowania o tym, no, która prowadzi nas ostatecznie też do tego, że możemy go pokochać. Bez tego być może nie byłoby możliwe, nie byłby możliwy z naszej strony taki prawdziwy akt miłości względem Boga, gdybyśmy go sami nie dokonali. Do tego trzeba dojrzeć, trzeba się w jakiś sposób uformować, utworzyć. To poznanie właśnie Boga, które, które następuje w jakimś takim procesie, jest obarczone także naszymi błędami. Tu już częściowo Ksiądz odpowiedział na moje następne pytanie. Czyli możemy wysnuć taki wniosek, że Boża Opatrzność nie jest czymś, co jest nam narzucone niejako, ale jest raczej taką kochającą troską o nas. Tak, dokładnie. Bóg z jednej strony to. to... To jest pewna tajemnica i trudno nam zrozumieć, bo z jednej strony się troszczy, nigdy nas nie wypuszcza ze swoich rąk, ale z drugiej strony daje nam tę też wolność, wolność, której możemy się sprzeciwić Jemu, której możemy wybrać grzech i odrzucić go tak. I jak można to pogodzić, do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Jest to tajemnica wiary, ale jedno jest pewne, że Bóg ma moc z każdego doświadczenia naszego wyprowadzić dobro, również Możemy znaleźć wiele przykładów takich, gdzie grzech, choćby największy, później w pewnej perspektywie prowadził do odnalezienia dobra, bo ktoś się nawracał. Nie sam grzech, ale właśnie może to te konsekwencje grzechu, czyli to, że one doprowadziły do nawrócenia, tak? sprawiały, że było większe dobro. Tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze nie... obficiej rozlała się łaska. To jest pewna prawda opatrzności Bożej, która, mówię, tak do końca Matematycznie nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. I tu może pojawić się pytanie: myślę, w, w umysłach wielu osób. No to skoro Bóg tak się o mnie troszczy, skoro tak o mnie dba, no to skąd cierpienie w moim życiu na przykład? Skąd jakieś różne rzeczy niezawinione? Niekoniecznie oczywiście ze strony człowieka, bo przecież nie na wszystko człowiek świadomie się decyduje, ale czasami spotykają go różne trudne sytuacje, czy wręcz po ludzku niezrozumiałe, właśnie związane z jakimś cierpieniem. I tu może pojawić się pytanie, Panie Boże, to co z tą Twoją opatrznością? Tak, to jest to misterium iniquitatis, czyli tajemnica, tajemnica, tajemnica zła, w świecie, które jest. I sam Jezus daje nam na to odpowiedź. Kiedy przychodzi i wchodzi w pewną rzeczywistość niesprawiedliwości, grzechu, śmierci, przyjmuje ją na siebie i pokazuje nam perspektywę. Myślę, to, co może nas w jakiś sposób uspokoić w takim doświadczeniu zła, kiedy jesteśmy zwłaszcza tak jak on, doświadczamy niesprawiedliwości, czyli zła, które, które jest w sposób niezasłużony nam, w jakiś sposób nas dotyka. To, to, to zło, ma swoje źródło nie w Bogu, tylko w innych ludziach, ale Bóg przychodzi po to, by pokazać, że On to zło pokonał już, że ono w jakimś krótkim wymiarze tego doczesnego życia może mieć na nas wpływ, ale nie jest w stanie nas określić, nie jest w stanie nas zniszczyć. Tak? Bo właśnie największym problemem, myślę w takiej perspektywie patrzenia na zło i to, co dzieje się w tym świecie, jest perspektywa. Tylko tego, co jest tutaj. Ona nas ogranicza, kiedy patrzymy tylko na to, co jest doczesne. Jezus właśnie podnosi niejako nasze oczy i mówi: Popatrz dalej, popatrz, że to życie jest początkiem czegoś większego, co ci przeznaczyłem. Tutaj masz tylko się przygotować. Doczesność jest właśnie procesem pewnym, miejscem, gdzie masz odkryć, gdzie jest ci dana właśnie wolność, abyś dokonał wyboru. I ta wolność sprawia, że inni mogą ciebie poranić, tak samo jak ty innych możesz poranić tą wolnością, ale, ale ona jest ograniczona. Ona nie jest tym, co może określać pewną rzeczywistość. Ona tutaj, w tym świecie, w jakimś wymiarze się skończy. I też znowu doświadczenie pokazuje nam, że zło i sprawiedliwość potrafi być przebaczone, potrafi właśnie to, co powinniśmy z niego wyrastać. Naprawdę niezwykłe dobro. Czy upraszczając, możemy powiedzieć, że. Każdy człowiek, który sam siebie zranił grzechem, albo został zraniony, tak jak ksiądz mówił, przez grzech innych, czy przez nadużycie wolności ze strony innych osób, zostaje zraniony i Boża Opatrzność polega na tym, że Bóg przychodzi do mnie niejako z lekarstwem, żeby to uleczyć. Tak, no właśnie, to jest, to jest istotą kościoła. Kościół, który niesie to, to łaski wysłużone przez Chrystusa w sakramentach. On sprawia, że, że może być każde zło uleczone, że każde zło może prowadzić do realizacji Bożych Planów. I tutaj możemy mieć choćby przykład najbliższy nam, Judasza, tak, który dziś wpisuje się w sposób niezwykły w Boże Plany, ale jeszcze dawniejszy, bardzo do mnie mocno przemawiający przykład, świętego Józefa Egipskiego. Które zostaje sprzedany przez swoich braci, który przechodzi niesamowitą drogę. I tutaj można zobaczyć te, to, te drogi Bożej Opatrzności, jak się przeczyta to właśnie pod takim, jak tam się wszystko zazębiało, jak pewne fakty, które w takim spojrzeniu na tu i teraz nie miały znaczenia, ale w całej drodze świętego Józefa, który doprowadził do tego, że stał się drugi po faraonie, i dzięki temu Naród wybrany mógł przetrwać trudny moment, kiedy panował głód. On ściągnął do Egiptu i, i tam on mógł się rozwijać, przetrwać ten moment. Właśnie Pan Bóg gdzieś dopuścił pewne wydarzenia, od sprzedania niewolnikom poprzez różne trudne momenty, kiedy trafiał do niewoli takiej, innej, pod, as, o, aż ostatecznie trafił właśnie do, do pałacu faraona i tam został. Właśnie pierwszym po Faraonie. Myślę, że tutaj doskonale wpasują się w to, o czym ksiądz mówił słowa świętego Augustyna, który napisał tak. Bóg wszechmogący, ponieważ jest dobry w najwyższym stopniu, nie pozwoliłby nigdy na istnienie jakiegokolwiek zła w swoich dziełach, jeśli nie byłby na tyle potężny i dobry. By wyprowadzić dobro, nawet z samego zła. I chyba to jest geniusz Pana Boga, że nawet z najgorszej sytuacji, po ludzku beznadziejnej, tragicznej, niezrozumiałej, Bóg jest w stanie wyprowadzić dobro. Dokładnie tak. Dlatego my potrzebujemy jedynie postawy zaufania, postawy też takiej pokory, w której musimy powiedzieć, że nie rozumiemy i nie widzimy pewnych rzeczy, że to, co jest teraz, nie oznacza, że będzie to wszystkim, tak, co nas określa. Że to jest jakiś początek, jeżeli ufam w to, że Pan Bóg jest przy mnie, że mnie strzeże, że daje mi swoich aniołów, że że, że, że świętych. Jeżeli jestem w takiej relacji, w której próbuję zawierzać Bogu w tym doświadczeniu, wtedy także odnajduję tę nadzieję nadzieję, która pozwala mi trwać, trwać. W, do tego momentu, w którym zrozumiem, albo do tego momentu, w którym będę potrafił, potrafił przyjąć pewne zło, które może stać się krzyżem, a krzyż prowadzi do zbawienia i do zmartwychwstania. Zaufać myślę, że to jedno, ale też jednak ta Boża Opatrzność potrzebuje naszej współpracy, naszej dobrej woli też. W tej kwestii, no bo jak rozumieć słowa Jezusa z Ewangelii według świętego Mateusza nie troszczcie się zbytnio o jutro. Chyba to nie jest takie całkowite zwolnienie nas z działania, że teraz już nic nie będę robił, a Pan Bóg się wszystkim zajmie, ale jednak jakaś taka dobra wola, chęć współpracy i jakieś działanie z mojej strony też jest potrzebne. Tak, ja myślę, że tutaj bardzo dobrym obrazem jest ten przykład, który sam Chrystus daje. Wdowy, która daje, daje grosz, pokazuje i innych, którzy zrzucają do skarbony swoje dary i mówi: No właśnie, ci dają z tego, co im zbywało. A ta wdowa, która wrzuciła nominalnie najmniej, ona w oczach Chrystusa jest tą, która daje najwięcej. Dlaczego? Bo daje wszystko. Jezus chce, byśmy Jemu, jemu dali. Bogu dali tyle, ile możemy w danym momencie. To jest, myślę, taki fundament, na którym może budować Pan Bóg. Bo właśnie ta prawda o tym, że moc w słabości się doskonali. Mam przynieść do Boga swoją słabość, czyli czasem stanąć przed ścianą i powiedzieć, że nic więcej nie mogę zrobić. Tak? Stanąć z grzechem, słabością swoją, innych, z niesprawiedliwością, z tym, co jest i to zawierzyć Bogu i w tym trwać wiernie przy Nim i tutaj myślę, że w ten naj, najgłębiej może się objawić ta moc Boża i też moc opatrzności Bożej Myślę, że to dzisiejsze nasze rozważanie możemy mm, zakończyć słowami świętej Katarzyny ze Sieny nie są one łatwe przyznam się szczerze, ale tu też wchodzi w grę na pewno kwestia naszego zaufania otóż święta Katarzyna ze Sieny mówi więc do tych, którzy gorszą się i buntują przeciw temu co im się zdarza i mówi tak wszystko pochodzi z miłości, wszystko jest skierowane ku zbawieniu człowieka. Bóg czyni wszystko tylko w tym celu. Dlatego tutaj jeszcze pozwól, jeszcze jedną świętą, świętą Teresę, która myślę to kwituje jeszcze prostszymi słowami. Wszystko jest łaską. I tym pięknym zdaniem zakończymy to nasze dzisiejsze rozważanie o opatrzności Bożej. Przypomnę, że nad tym zagadnieniem zatrzymywałem się wraz z księdzem Maciejem Czaplińskim, którego można odnaleźć w internecie również. Zapraszam serdecznie na stronę pańskasieiba.pl i kanał o tej samej nazwie. Tam można odnaleźć różne materiały umieszczane przeze mnie. I oczywiście, na naszych stronach radiowych, tam również materiały archiwalne do odsłuchania, poprzednie nasze audycje wiele ciekawych tematów, zapraszamy bardzo serdecznie i zapraszamy do tego, żeby być razem z nami w kolejnym odcinku. O czym będzie mowa? Dowiecie się w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.